Hejka, hejka! Witamy was bardzo serdecznie! Ojej, zgadnijcie, gdzie jedziemy? Do Krakowa! Do Krakowa jedziemy. Dzisiaj postanowiliśmy, że jedziemy do Krakowa, bo mamy tam pewną... sprawę do załatwienia. Tak. A ta sprawa to... No? Co mam odpowiedzieć? No mów! A co mam odpowiedzieć? Już możesz powiedzieć! Tak? Tak! Jedziemy po psa! Po naszą małą Alitę! Już wybraliśmy imię. Nie wiemy, czy się jakoś nazywa w książeczce, ale będzie Alita. Alita! Jezus Maria! Wiewiórka! Jak ty jeździsz? My się zaraz wymienimy! Teraz był rowerzysta. No, ja wiem, że się wymienimy. Nie. Z tak, bo w drodze powrotnej ty jedziesz. Nie. Nie, i ty nie. Jedziesz. Nie! Dobra, ale pies siedzi na moich kolanach. Nie. I ty możesz go co najwyżej głaskać. Nie. Tak. Już z daleniem tak wracaliśmie, że ty siedziałaś, miałaś go na kolanach i ona teraz ciebie uważa za... Jak jechałeś z nią tutaj na ramieniu ją trzymałeś? W życiu! Tu ją trzymałeś, bo była taka mała, tak ją trzymałeś, tak ją przecież trzymałeś. Przecież ty ją miałaś w torebce w Tesco. No właśnie, ale jak jechaliśmy po Dalunie, to była taka sama pogoda, taka też mgła była okropna, że normalnie nic nie było widać. Była straszna mgła. No. Mamy jeszcze 16 minut i dotrzemy do Psiurko. Skręć w lewo. Dobrze. Było vamos. Vamos, Dalenio. A co znaczy chudy? Nie, flako to jest chudy. A vamos to nie wiem co to jest. Chodź po prostu. Vamos, Dalenios. Chodź, Dalenios. O. Za 300 metrów. Peludo. Peludo Alito. Peludo Alito. Co? Grande? Grande. Grande Alita. Grande Alito. Grande Alito. Grande, grande. Dobry piesek. Ja pazuru. Tak dociska, żeby jej przypadkiem nie spuścił, nie puścił. Czekaj. O, zostań. Uja, ślina pociekła. Dobrze, piesinka. Dobra. Dobra, piesinka. Włóż sobie rękę pomiędzy nią a mnie. Dalenioska dostała smakołyka. Oj, to nic się nie zmieniło. Wszystko tak jak było. Droga była ciężka. Alita wymiotowała cały czas. Nie przyzwyczajona w ogóle do samochodu, więc to samo jak był mały daleń. Tylko jak był mały daleń, to nie było problemu, bo był mały daleń i mało żygów. Ona jest dość spora. I było tego dość dużo. I marzę się okąpać, ale będziemy też kąpać Alitę, bo trochę z tego stresu w ogóle i wszystkiego się spociła. No, chcemy, żeby przejęła nasz zapach po prostu domowy i żeby już się tutaj klimatyzowała. Daluśka też pójdzie do kąpania. Tak, Dalenios? Jak dziecko! No, O, teraz się odkleiłam! Trochę się odkleiłam, ojejku! Odkleiła mordkę. Trochę lepiej. Pierwsza kąpiel. No faktycznie. Śmierć, no nie? Taką mokrą kurą. Tak. A jakie łapy. Z tyłu, jakie dobre to. Alita, dobry pies. Ale byś mogła się tutaj podnieść tych łapach. Ona ci nie będzie ułatwiać sprawy. Nie licz na to. Nadeszła noc i Alita grzecznie ją przespała. W międzyczasie bardzo dużo się działo. Skończyłam się już malować. Przywieźliśmy naszego małego domownika. Tu wam zaraz pokażemy, jak wygląda. Byłam u kosmetyczki, stąd moje siniaki gdzieniegdzie. I doszły nam fotele. Zaraz wam pokażemy, jakie. Ale chyba zaczniemy od nowego przybysza w naszym domu. Zobaczcie. Dzień dobry i poznajcie Alitę. Cześć, Alitka. Przywitaj się ze wszystkimi. Dzień dobry, jestem Alita
i jestem przytulasem strasznym. Na polu jestem bardzo taka rozemocjonowana wszystkim, co dookoła, ale jak mnie wymęczą, to po prostu piszczę i chcę się przytulać. Tak? No mój. Najlepsze jest to, że strasznie się baliśmy, jaka będzie reakcja Dali na Alitę, bo jak wiecie, Dalia jest dość duża zazdrośnica, ale dzień dobry, Daleniac, chodź tu. Chodź do mnie. Chodź, chodź tu, chodź. A jak widzicie, totalnie nie ma problemu. Dalia się wspaniale opiekuje Alitą. Jak Alita piszczy, bo na przykład musieliśmy wyjść wczoraj, to Dalia ją po prostu uspokaja, gdzieś tam jest po drugiej stronie drzwi i też do niej jojczy. Także tutaj Dalia sprawdza się świetnie w roli orędowniczki i opiekunki. No co, Alita, pomożesz nam składać fotel? Pomożesz? No pewnie, że pomogę, no pewnie, jak mi się zachce. Dobra. Idziemy i pokażę wam, co nam przyszło. Mamy dwa takie same fotele, więc w końcu jakość pracy przy biurku będzie, mam nadzieję, wzorowa i nie będę się aż tak męczyć. Mamy dwa identyczne i to są fotele od firmy Diablo. Mamy model X-Fighter, także otwieramy i zaczynamy je składać. Alityska obserwuje. O matko jedyna, ale landryna. Ja tutaj nie będę... Chwileczkę. Właśnie, dlaczego mówię? Ja tutaj nie będę opowiadała o walorach niesamowitych, parametrach technicznych, wszystko wam dodam w opisie. Ja jestem kobietą, która właśnie gotuje zupę. Jak fotel się sprawdza, jak fotel wygląda, czy fotel jest wygodny i czy sobie ze mną poradzi. O, gwiazda. O, i coś, z czego moja dupka będzie szczególnie zadowolona. O, Jezus. To wszystko takie ciężkie dość. I kask spawacza. No, jestem fotelem. Mamy pudełko niespodzianek, może będą w nim czekoladki. Słyszałam wczoraj, że nie wolno, jak jemy słodyczy, nie wolno mieć wyrzutów sumienia. Jak się nie ma wyrzutów sumienia, to się nie tyje. Bardzo. Nie do mnie. Wychodzę. Przód jest przód. No. Jedyne. A no mam. Mam wszystko, nie muszę mieć nic oprócz czegoś, czym to otworzyć. Widzicie? Czyli cztery małe. Fajnie się to składa, nie ma tu jakoś dużo. Poczekajmy. Myślisz? Au! Od razu z racji, że pojawią się pewnie takie pytania, to wam w opisie daję link do tego fotela. Profesjonalne, powiem ci. Profesjonal. Dobra, to będę składała z miną profesjonalistę ten fotel. Nawet nie patrząc na śrubki, patrzcie. Tak mało brakło. Myślę. Czy profesjonalista składa fotel tak? Nie? No tak! Okej, okay, fajnie, że dotarło, no. Pięknie ci idzie, kochanie, to składanie fotelu, może byś się tym zajęła. Profesjonalnie? Okej, nie ma problemu. W ogóle nie patrzę. A nie profesjonalnie jest, wie? To profesjonalnie? Ale specjalnie czasami patrzę na te śrubki, żeby Krzysiowi jakby nie składał drugi, nie było głupio. Też bardzo ci pomagam. Wspieram cię. Ej, utniesz się, patrz pod palce. Nie, bo jestem profesjonalistą. Ty upierdzielisz. Bez patrzenia. A to wytrzyma? Nie. Przecież będę na tym siedzieć! Jeszcze z fotelem, który jest... Przewieź mnie! Daj mi rękę. Aaaa, jakie jaja! Uważaj na nogi! A?
Stopy mi hamują! Jakoś ogarnąć sprawę. Zaraz się przyjdzie. Jestem taka lekka, nie Alita? Nie w tą stronę, tak, nie odwrotnie. Nie tak. Odwrotnie. Macik. Patrz, co mamy w brzuchaczku. Nowy fotel? Pomóż ci? Nie. Pomogę ci może, nie. Co? Sama sprawdzę. Sama składam. Z dziury nie zrobiła w fotel, jak nie teraz. No, trochę a ten, ta księżniczka siada. Mogę już? No. Dzięki. O. Ja robię właściwie. Ja nie wiem, co ty robisz. O, odchyliłam go teraz. O, za tak! Wysoko masz. No, co? Za wysoko nogi masz w górze. Ale czad. To co, można jeździć? Co? Wygodnie? Mhm. Ja pierdzielę, jak mi dobrze. Chyba to zrobić. Jak doskonale wiecie, ja używam szczotek z Michela Marciera i patrzcie, jak reagują na nie psiurki. Dalia, chodź ty daleń. Co to jest? Pies numer jeden. Najlepsza zabawka ever, czyli moja szczotka. Co dalej jest? Złośnica jesteś. Nie wolno być taką złośnicą, myszku. Alita chce się tylko bawić. Nic ci nie chce wziąć. No, my jedziemy. Alitka też się musi przytulić, Dalenios. My jedziemy do weterynarza. Wszyscy. Bo co, ona nie chce się przytulać? No bo Dalia tutaj jest i to jest jej miejsce. Aha. Jedziemy do weterynarza odrobaczyć obie psiurki. I jak widzicie, to wydaje mi się, że to będzie sytuacja dalece wiążąca oba psy. Dobra, jedziemy. Życzę się nam szczęścia, co by Alita nie zżygała wszystkiego dookoła. Mnie, Dalenia, auta. Patrzcie. Piesełki się dogadały, chyba można powiedzieć. Dalenia już zasypiesz. Alita już zasnęła. Jak tam, Martuś? Surowo. Surowo. Lepiej niż myślałam. Myślałam, że to będzie ciężka trasa, a jak na razie tfu odpukać plastik, że jest dobrze. My wracamy już do domu, jesteśmy po weterynarzu, także wszystko jest ok. No i co? Patrzcie, jakie słodkie. My się z Wami żegnamy, zapraszamy na kanał główny, inne filmy, zostawienia kciuka w górę, subskrypcji i inne media. Zobaczcie, też.